Witajcie widzowie! Jakiś czas temu nagrałem dla was odcinek o bitwie pod Kirchholmem i ruszamy dalej z miniserią na temat największych bitew husarii. Dzisiaj opowiem wam o drugiej z nich, która miała miejsce zaledwie 5 lat później, o bitwie pod Kuszynem. Jednocześnie opowiem wam o tym, jak Polacy zdobyli i stracili Moskwę. Trzy razy. Także myślę, że będzie o czym posłuchać. Mam nadzieję, że odcinek będzie ciekawy. No i zaczynajmy. Otóż w 1605 roku, po tym jak polska jazda rozgromiła Szwedów pod Kirchholmem, na jakiś czas zabezpieczono granicę z północą. Jednocześnie na wschodzie miało miejsce pewne zdarzenia, do których jeszcze sobie dojdziemy, ale na początek musimy powiedzieć sobie troszeczkę o historii Rosji, konkretnie o okresie tak zwanej Wielkiej Smuty. Co to było? No to był okres generalnie wielkiego smutku, biedy i ubóstwa po śmierci cara Iwana Groźnego. No ale ludzie nie smucili się, bo umarł, tylko że po jego śmierci wybuchł całkiem spory bałagan w państwie. No ale to temat na oddzielny odcinek. Generalnie w Rosji wybuchł spory chaos, bo car Fiodor zmarł bezpotomnie i to oznaczało koniec dynastii Rurykowiczów. Na tronie zasiadł jego doradca, Borys Godunow, ale generalnie jakby spodziewani zaczęli wyrastać różni typiarze podający się za brata cara Fiodora i żądali prawa do tronu. No i ten pomysł spodobał się takiej Polsce i Szwecji, bo oni mogli sobie wymyślić takiego swojego brata cara Dymitra, posadzić go na tronie i potem sterować jak marionetką. W 1604 roku, już w trakcie trwania wojny ze Szwecją, do Polski przybył pewien rosyjski mnich, który podał się za cudownie ocalałego cara Dymitra i poprosił Polskę o wsparcie w zyskaniu tronu. No i nawet uzyskał to wsparcie. W 1605 roku przy wsparciu wojsk polskich zdobył Moskwę. Wtedy po raz pierwszy Polacy wbili do Moskwy i generalnie car Dymitr został carem, no i zaczął kombinować, jakby tam może wejść z Polakami w jakąś unię czy coś, nawet ożenił się z Polką, która została carycą. No ale Ruscy postanowili sprzątnąć tego gościa, który chciał zadawać się z Polakami już ekspresowo, bo już 3 dni po koronacji gość nie żył. Zygmunt stwierdził, że średnio opłaca się utrzymywania takiego stosunku w Rosji, zwłaszcza że nowy car Rosji, Wasyl Szujski, bardzo szybko wszedł w sojusz ze Szwecją i tym sposobem Polska zaczynała być powoli otoczona przez wrogów, więc Zygmunt w 1609 roku sam przeszedł do ofensywy i otwarcie wypowiedział wojnę Rosji, twierdząc, że zamordowanie Dymitra było zdradą godzącą w polskie interesy na wschodzie. Już rok później zebrał może nie jakąś pokaźną, ale całkiem dobrą armię, którą dowodził jego hetman Stanisław Żółkiewski. Z poprzedniego odcinka możecie pamiętać, że hetmanem był Jan Karol Chodkiewicz. No ale żeby uniknąć nieścisłości, to powiem wam od razu, że żeby było śmiesznie, no to w Rzeczpospolitej zawsze mieli 4 hetmanów. Tak, żeby wyjaśnić nieścisłości, jedziemy dalej. Żółkiewski dostał pod swoją armię 6 tysięcy żołnierzy, w tym jakieś 2, góra 3 tysiące husarii, coś pomiędzy. Wyruszył z nią na Moskwę i Rosjanie stwierdzili, że nie da im się, że nie uda im się pokonać Polaków metodą na zimę, no bo było lato, więc postanowili zagrodzić Polakom drogę do Moskwy. Do starcia doszło pod Kuszynem nieco ponad 100 km od Moskwy i 500 km od Warszawy. Wyobraźcie sobie skalę tego starcia, no i wyobraźcie sobie dysproporcje sił. Z jednej strony mieliśmy połączone siły rosyjskie, szwedzkie, no a ze Szwedami walczyli jeszcze najemnicy z całej Europy. Z kolei z drugiej strony mieliśmy tą 6-tysięczną polską armię. No, każdy bukmacher postawiłby na zwycięstwo sił koalicji. No ale Żółkiewski miał swoją sprytną strategię. Wymyślił, że piechota raczej nie przedrze się przez mury i formację muszkieterów. To samo lekka jazda. Zamiast tego
rozłożył obóz, rozpoczął naradę wojenną, a w międzyczasie polska lekka kawaleria nękała Szwedów i Rosjan, a potem postanowił, wpadł na bardzo genialny pomysł, pomyślał sobie, kurczę, skoro ta lekka jazda tak sobie daje radę, raz uderza, potem się cofa, potem znowu uderza, a Ruscy nie ogarniają w ogóle, o co chodzi, to może by tak wziąć husarię, nie chcesz tak uderza, no to w końcu to jest husaria, no to będą większe straty, będzie większa skala zwycięstwa, niech uderza, niech wraca, potem znowu uderza. I tak właśnie Żółkiewski rozkazał zrobić swoim ludziom. Efekt był taki, że husarze w kolejnych szarżach zmiatali coraz więcej nieprzyjaciół, ale co ciekawe, wywołał też jednocześnie panikę w szeregach wroga. Ona nie była spowodowana tym, że co jakiś czas husarze wjeżdżali w szereg muszkieterów i pikinierów szwedzkich i rosyjskich. Ona była spowodowana tym, że raz po raz husarze uderzali, pomimo że było ich góra 3000, no to Rosjanie w pewnym momencie stwierdzili, że ich muszą być dziesiątki tysięcy, skoro oni tak uderzają, uderzają. Nie ogarniali, że oni uderzają, zawracają i potem ci sami goście znowu ich atakują. Oni nie potrafili mentalnie tego ogarnąć. W każdym razie bitwa pod Kuszynem zakończyła się odwrotem i pogromem wojsk rosyjsko-szwedzkich, a polskiego marszu na Moskwę już nic nie było w stanie zatrzymać. Nasi dotarli tam 3 sierpnia, ale nawet nie musieli zdobywać miasta, bo po prostu otworzono przed nimi bramy. I wtedy po raz drugi Polacy zdobyli Moskwę. No kurczę, nie wiem jak wy, ale ja jak o tym mówię, to jestem pod wrażeniem, że my Polacy jako jedyny naród na świecie dokonaliśmy tego, co wydaje się niemożliwe. Rzuciliśmy Ruskich na kolana i zdobyliśmy Moskwę. No po prostu szacun dla naszych. W każdym razie Żółkiewski rozpoczął rokowania pokojowe, które zakończyły się niewyobrażalnym wręcz rozejmem, bo nowym carem Rosji miał zostać syn polskiego króla Władysław. No wyobrażacie sobie, polski królewicz miał zostać carem, no po prostu mega. Ale jeszcze wcześniej miała miejsce ceremonia, która była niezwykle prestiżowa dla polskiego króla, natomiast niezwykle upokarzająca dla rosyjskiego byłego już wtedy cara Wasyla Szujskiego. Mianowicie Wasyl stwierdził, że nie chce podzielić losu swoich poprzedników i zginąć, więc postanowił się ukorzyć. No ale musiało to być ukorzenie na dość sporą skalę, bo razem ze swoimi braćmi został przewieziony do Warszawy, gdzie musiał paść na twarz przed Zygmuntem III, pełznąć na kolana w stronę jego tronu i z twarzą na bruku błagać polskiego władcę o litość. A Zygmunt popatrzył, wstał, wywalił mu skopa i stwierdził: wiesz co, już osiągnąłem wszystko, co chciałem, możesz spadać, okazuję ci litość, weź spadaj. Zachował się wyniośle, no ale umówmy się, wtedy Polska była mocarstwem i Zygmunt mógł sobie na to pozwolić. A w międzyczasie nasza załoga obstawiła Kreml i czekała na przybycie królewicza Władysława. No ale coś wam może się tu nie zgadzać. Mianowicie Zygmunt bardzo ociągał się z wysłaniem Władysława do Moskwy. A w międzyczasie w polskiej załodze, no nie oszukujmy się, zaczęło po prostu odwalać. Prości żołnierze zaczęli zachowywać się jak okupanci. Mordowali i gwałcili niewinną ludność i niechęć, rosnąca niechęć do Polaków sprawiła, że w 1612 roku Rosjanie postanowili wzniecić wielkie powstanie antypolskie, wywalić Polaków daleko za granicę i raz na zawsze położyć kres polskiej okupacji. No, dla kogoś, kto nie słyszał tej historii i słyszy ją po raz pierwszy, to może być coś niebywałego. Jakby role się odwróciły. My okupujemy Rosjan. Rosjanie robią powstania przeciwko nam. Szkoda, że to powstanie im się udało, no bo już w październiku udało im się otoczyć Kreml, który ostatecznie upadł 7 października 1612 roku. No a Polacy musieli się wycofać. Uświadomili sobie jednak, jak wielką szansę zaprzepaścili i postanowili w 1616 roku spróbować odbić tron dla królewicza Władysława. Po raz kolejny pokonali Rosjan w bitwie, po raz kolejny uczestniczyła w niej husaria, po raz kolejny dotarli do Moskwy, zamierzali wziąć ją szturmem przez wysadzenie dwóch bram, ale niestety przez zdradę dwóch najemnych
saperów pochodzenia niemieckiego, nie udało się wprowadzić w życie tego planu. Niemniej jednak spróbowano wysadzić część murów faktycznie wysadzono. Polacy przeprowadzili szturm, ponieśli gigantyczne straty, nie udało im się ostatecznie przełamać obrony, ale udało im się wbić do miasta, a przywódcy obrony Moskwy razem z resztkami armii schronili się na Kremlu i wtedy postanowili skapitulować przed polską załogą. I tak jest, Polacy zdobyli Moskwę po raz trzeci. Niestety po raz ostatni, no bo umówmy się, rokowania przebiegały w mało przyjemnej dla polskiej atmosferze, zwłaszcza, że rozejm no, nie był powiedzmy jakiś spektakularny, ale to nie jest tak, że to był rozejm wymuszony, który w ogóle nie miał żadnych korzyści dla strony polskiej. Nie, nie, tak też nie było. Jak było? No cóż, Polacy otrzymali całkiem spory skrawek ziemi, ziemię smoleńską, którą mieli otrzymać w zamian za to, że król Zygmunt III zrzeknie się w imieniu swojego syna i w imieniu swoim praw do carskiej korony. No, pokój podpisano w 1618 roku, wszedł on w życie z rokiem kolejnym, co nie zmieniło faktu, że że Władysław Waza, nawet kiedy został królem Polski, do końca życia w zasadzie tytułował się carem Rosji. No, ale nie miało to większego znaczenia. Dzisiaj opowiedzieliśmy się sobie o pogromie husarii, ale jednocześnie o tym, jak Rosja znalazła się pod polskim butem, jak nasi trzykrotnie zdobyli Moskwę. Mam nadzieję, że ta historia i ten odcinek Wam się podobał i zachęcam do polajkowania tego filmu, standardowo do zasubskrybowania kanału, ale zachęcam Was do czegoś jeszcze, bo ten film możecie udostępnić na Facebooku, na WhatsAppie czy na czymkolwiek. I zachęcam Was do tego nie tylko po to, żeby jakoś rozprzestrzenić wiadomość o swoim kanale, chociaż wiadomo, dlatego też, ale większość ludzi nigdy nie słyszało o tym, jak Polacy zdobyli Moskwę, jak Rosja znalazła się pod polskim butem, a to historia, z której możemy być dumni, więc przyczyńcie się do tego, żeby nasi rodacy wiedzieli o tym, w jakim imperium żyli ich przodkowie i udostępniajcie ten film, jeśli możecie. A ja na dzisiaj się z Wami żegnam, dzięki, do zobaczenia i cześć.